Pierwszą komendą jest proch na panewkę, czyli z prochownicy, stań bokiem może, żeby było widać. Z prochownicy jest taki drobniutki proszek sypany na panewkę, tam jest taka dziurka do środka. Zamykanie panewki, taki ruch to jest właśnie po to, żeby ten proch wpadł tam głęboko w tą szczelinkę. Następną komendą jest proch do lufy. Zmiana muszkietu, właśnie z tego apostoła, o którym mówiłem wcześniej, sypany jest proch, to jest miarka odmierzona. Można wsypywać szybciutko, nie bawiąc się w odmierzanie. Następna komenda jest podbitka. Podbitka dodatkowo, no my na pokazach strzelamy tylko z samej podbitki ze względu bezpieczeństwa, ale jeszcze tutaj późniejszą procedurą było po prostu owinięcie kuli kawałkiem bawełny czy jakiejś szmatki i też ją upchanie w lufie. Komenda ubijaj, wiadomo, był wyciągnięty ubijak, mocno ubite to wszystko w lufie, żeby się mocno sprężyło. W tym momencie Dragon jest gotowy do oddania salwy. Następna komenda jest pasuj ląd, czyli ląd, tlący się ląd, końcówka lądu jest umieszczana właśnie w tym smoku. No to jest akurat taki gruby ląd, używany też do armaty. Proszę sobie uzmysłowić, ile czasu to trwa teraz na spokojnie, prawda? W czasie bitwy no, jesteśmy w stanie te 2,5 raza w ciągu minuty załadować. Ląd jest spasowany, następną komendą jest mierzaj. Krok albo dwa kroki, następna komenda jest odbezpiecz panewkę, no i jest już ognia bezpośrednio. Ląd dotyka do prochu, następuje wystrzał, prawda? I tyle. Następnie jest ustąp albo twórz jakoś inną formację. Tak się bawimy tutaj w Zawieprzycach.